Dzień dobry widzowie, na sam początek polecam zobaczyć wczorajszy odcinek Stop. W dzisiejszym na poboczu nadchodzi wielkimi krokami SUV od Ferrari, więcej szczegółów na temat Kia Niro oraz elektryczny Darts Freeze Nikrop. Zaczynamy. Do salonów właśnie trafiają powoli elektryczne Mercedesy EQA, czyli najtańsze crossovery segmentu premium zasilane z gniazdka. W skrócie EQA to taki elektryczny odpowiednik modelu GLA. Ma 190 koni i 375 Nm, osiąga zetkę w 8,9 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 160 km na godzinę. W tabeli cenników znajdziemy minimalną kwotę 199 900 zł i tyle kosztować będzie egzemplarz z 18-calowymi alufelgami, systemem multimedialnym MBUX z nawigacją, asystentem pasa ruchu, kamerą cofania oraz reflektorami LED. Model ten ma pojawić się też wkrótce w mocniejszej wersji z napędem na obie osie, generującej 272 konie i zasięgiem ponad 500 km na jednym ładowaniu. Ma to być dwusilnikowy wariant. Po 15 latach Nissan aktualizuje swoją ofertę nie tylko pokazywanego ostatnio Pathfindera, ale także pick-upa o imieniu Frontier. To amerykańska Navara. Europejczycy mają nowy model od 2014 roku, z kolei Amerykanie skazani byli na trzecią generację Frontiera, produkowaną od 2004 roku. Nowy Nissan bije na głowę poprzednika, stylistycznie i technologicznie. Pod względem wymiarów jest większy i cechuje się kanciastymi kształtami. Maska została poprowadzona wysoko, a z przodu dominują nowoczesne reflektory. Tylna część samochodu oraz jego boczny profil wyglądają zupełnie normalnie, jak to pick-upy. Wnętrze również jest zachowawcze i kanciaste. Szczęśliwie pojawiły się tu materiały dobrej jakości, a dominuje 9-calowy ekran systemu multimedialnego, integrującego się z Apple CarPlay i Android Auto. Na pokładzie zgromadzono wiele systemów i asystentów kierowcy. Oferowana w Europie Navara napędzana jest wysokoprężną jednostką 2,3 litra o mocy maksymalnej 190 koni. Amerykanie będą mogli natomiast kupić Nissana Frontier z benzyniakiem o pojemności 3,8 litra V6 o mocy 315 koni i 380 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Ostatnio szpiedzy przyłapali podczas transportu lawetą dziwnego, lekko zakamuflowanego Volkswagena T6 z naklejką świadczącą o tym, że jest to samochód elektryczny. Ponieważ do tej pory niemiecki producent nie zapowiadał, że nowy T7 otrzyma wariant w pełni elektryczny, to błyskawicznie rozeszły się plotki, jakoby niemiecki producent jednak wznowił projekt Volkswagena ID. Buzz. Dla spostrzegawczych naklejka nie będzie jedynym interesującym faktem w przypadku tego prototypu. Wyraźnie bowiem widać, że nadwozie T6 jest krótsze i szersze niż normalnie, a to już podejrzane. Volkswagen możliwe, że ma w planach zaprezentowanie nowego ID. Buzza w 2022 roku, a wkrótce po tym zadebiutuje też ID. Cargo. W kwestii napędu niemiecki producent ujawnił, że pojemność akumulatora będzie wynosić od 48 do 111 kWh i maksymalnie pozwoli na przejechanie na jednym ładowaniu do 550 km. Bazowy model będzie miał silnik na tylnej osi o mocy 150 kW, jednak w planach jest też wariant z napędem na 4 koła. Prędkość maksymalna ma być ograniczona do 160 km na godzinę. Na dachu samochodu mają być zamontowane panele słoneczne, zwiększające zasięg o 15 km. Kia Niro odniosła duży sukces sprzedażowy, bo choć nie jest to najpiękniejszy model na ziemi, to jednak nie należy do najdroższych przedstawicieli i ma cechy ważne dla potencjalnych użytkowników. Choć niedawno pojawiła się wersja po liftingu, to całkowicie nowy model o kodowej nazwie SG2 jest w finalnych fazach rozwoju. Samochód ten ma charakteryzować się nowoczesnym wyglądem oraz masą nowych technologii. Korzystając z dotychczasowych zdjęć szpiegowskich, grafikom udało się stworzyć wizualizację prezentującą najbardziej prawdopodobny wygląd tego modelu. Niewątpliwie koncept Kia Habaniro, zaprezentowany w Nowym Jorku w 2019 roku, przyczynił się do stworzenia stylistyki nowego modelu, gdyż widać, że projektanci czerpali wyraźne inspiracje. Niektóre elementy trafią do modelu produkcyjnego, a będą nimi atrapa chłodnicy czy tylne światła LED. Przedni pas będzie prezentować się odważnie i zadziornie dzięki charakterystycznym reflektorom ze światłami dziennymi LED. Zmienią się również wymiary, a kabina będzie bardziej przestronna dzięki powiększonemu rozstawowi osi. We wnętrzu uwagę zwracać będzie ponad 12-calowy ekran zestawu wskaźników, a także duży ekran systemu multimedialnego, choć nie zostało to jeszcze potwierdzone. Koreański producent może znów zaproponować Niro w wersjach w pełni hybrydowych, hybrydowych plug-in oraz czysto elektrycznych. Dla porównania obecny e-Niro wykorzystuje akumulator o pojemności 64 kWh i silnik elektryczny o mocy ponad 200 koni mechanicznych. Pozwala na przejechanie na jednym ładowaniu około 450 km. Zasięg w nowej generacji modelu powinien wzrosnąć do około 500 km dzięki poprawie pojemności baterii i konstrukcji ogniw. Debiut tego modelu będzie miał miejsce jeszcze w tym roku. Jeep przy okazji przedstawienia najnowszej strategii ciągłej elektryfikacji swojej gamy i prezentowania kolejnych hybrydowych modeli samochodów zapowiedział też nadejście w pełni elektrycznej wersji Jeepa Wranglera. Póki co model jest w fazie koncepcyjnej, w której zadebiutuje już niedługo. Auto z jednej strony będzie błyskawicznie rozpoznawalne, gdyż wygląda po prostu jak Wrangler, z drugiej jednak z przodu znajdzie się zabudowana atrapa chłodnicy. Akumulator samochodu będzie podzielony na trzy różne sekcje, a amerykański producent zaprojektował nawet stację do ładowania samochodów zasilane energią słoneczną. Samochód na pokładzie od
otrzyma system Hands-Free Active Driving Assist, czyli półautonomiczny system jazdy poziomu drugiego. Wkrótce po ogłoszeniu, że modele Lotusa, Elise i Exige wyjdą z produkcji w tym roku, producent wprowadza finalne wersje tych pojazdów. Firma ma zamiar wprowadzić do sprzedaży co najmniej 5 wersji Final Edition, 2 dla Elise i 3 dla Exige. Będą to warianty limitowane w unikalnych kolorach lakieru z grafikami zewnętrznymi. W standardzie znajdą się tu cyfrowe wskaźniki, nowa kierownica spłaszczona u dołu oraz najnowsza ręczna dźwignia zmiany biegów. Lotus Elise Final Edition to hołd dla 25-letniej kariery brytyjskiego Roadstera. Napędzany jest doładowanym 4-cylindrowym silnikiem Toyoty o pojemności 1,8 litra i mocy 240 koni 244 Nm, czyli o 23 konie więcej od wersji Sport 220. Pojawi się też wersja Elise Cup 220 Final Edition. Różnice będą dotyczyć tu głównie aerodynamiki, gdyż model Cup przeznaczony na tor będzie charakteryzować się rozbudowanym pakietem umożliwiającym wytworzenie 66 kg docisku podczas szybkiej jazdy. Lotus Exige ma być sprzedawany w wersjach Sport 390 Final Edition, Sport 420 Final Edition oraz Cup 430 Final Edition. Modele 390 i 420 cechować się będą odpowiednio mocą 400 i 420 koni mechanicznych wyciągniętych z doładowanego 3,5-litrowego silnika V6. Z kolei podrasowany wariant Cup generować będzie powyżej 170 kg docisku, zrobi setkę w 3,2 sekundy i dysponować będzie mocą 430 koni mechanicznych. Ferrari 812 GTO może być ostatnim pojazdem włoskiego producenta z silnikiem wolnosącym V12 umieszczonym z przodu. Obecnie 812 Superfast napędza 6,5-litrowy wolnosący silnik V12, generujący imponujący niemal 800 koni mechanicznych i 718 Nm momentu obrotowego. W chwili wprowadzenia do sprzedaży był to najmocniejszy wolnosący silnik, jaki Ferrari posiadało w swojej ofercie. Teraz włoski producent opracowuje nowy model skoncentrowany na jeździe torowej z dopiskiem GTO. Nie jest jeszcze co prawda jasne, czy model produkcyjny rzeczywiście otrzyma taką nazwę, natomiast z całą pewnością zbudowany zostanie według podobnej filozofii co 599 GTO i F12 TDF. Po pierwsze, najprawdopodobniej otrzyma powyżej 800 koni mechanicznych. Po drugie, zostanie wyposażony w wiele nowych elementów aerodynamicznych, które pomogą w uzyskiwaniu dobrych osiągów. Do budowy samochodu zostanie użytych dużo lekkich materiałów zmniejszających ogólną masę samochodu. Spekuluje się, że zostanie wyprodukowanych jedynie 812 egzemplarzy tego modelu, a możliwym jest też wariant Aperta. Nie odchodzimy jeszcze od Ferrari, gdyż włoski producent pracuje jeszcze obecnie nad drugim ważnym dla niego modelem, a mianowicie Puro Sangue, czyli pierwszym SUV-em marki. Auto co rusz przyłapywane jest podczas testów w pełnym kamuflażu. Ostatnio samochód został zabrany do Szwecji na zimowe testy. Auto wydaje się być prototypem poskładanym z części Maserati Levante. Świadczą teraz o tym reflektory czy przednia atrapa chłodnicy. Tył prezentuje się również jak bratanek SUV-a Maserati. Dodatkowo tak naprawdę model ten nie wygląda jak SUV, gdyż posiada dość niskie zawieszenie, a kształt nadwozia najmocniej przywodzi na myśl wycofany już Ferrari GTC4 Lusso, którego zresztą Ferrari Puro Sangue miałoby zastąpić w gamie. Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem jest, że póki co producent testuje układy napędowe przyszłego pojazdu oraz zawieszenie korzystając ze starego muła testowego. Standardowo przyszły SUV miałby otrzymać do napędu silnik 3,9 litra V8 z podwójnym turbodładowaniem z GTC4 Lusso, który generować będzie 650 koni, dzięki czemu auto świetnie konkurować będzie z Lamborghini Urus. Prawdopodobnie pod względem wyglądu Ferrari końcowo pójdzie w linie kojarzące się z Ferrari Roma. Z przodu zobaczymy wtedy wąskie nowoczesne reflektory oraz lekko widoczną atrapę chłodnicy. Być może rzeczywiście sylwetka samochodu nie będzie zbyt wysoka, a linia dachu przypominać będzie Astona Martina DBX. Producent będzie chciał też zapewne ukryć drugi rząd drzwi, stosując niewidzialną klamkę lub nawet zdecyduje się na trzydrzwiową kompozycję modelu. Nowe Ferrari Puro Sangue ma zadebiutować pod koniec tego roku, a na rynek trafi w 2022. Oto Darts Free Sneakrop, czyli samochód elektryczny, który ma się stać najtańszym samochodem tego typu w Europie. Cena ma rozpoczynać się od 10 tysięcy euro. Ten miejski samochód przejedzie na jednym ładowaniu ponad 200 km, a we wnętrzu pomieści 4 pasażerów. Konkurentami pod względem wymiarów są tu droższy o 10 tysięcy euro i dwuosobowy Smart EQ for Two oraz mikrosamochód Renault Twizy. Wspomniany Free Sneakrop będzie oparty na elektrycznym chińskim Wuling Mini EV. Wnętrze wygląda tu prosto i utylitarnie. Firma zaoferuje wiele ciekawych opcji, jak możliwość usunięcia tylnej kanapy, czy wykończenie wnętrza z liści. Z przodu samochód charakteryzować się będzie reflektorami LED oraz bardzo prostą stylistyką. Na wyposażeniu pojawią się poduszki powietrzne i elektroniczna kontrola stabilności. Dziś mam dla Was detoks w postaci wystawionej na licytację tej Mazdy Cosmo Series 2 z 1970 roku. Była to zmieniona i mocniejsza wersja serii pierwszej, która była też pierwszym modelem japońskiego producenta, jaki kiedykolwiek został wyprodukowany z rotacyjnym silnikiem. Nadwozie prezentowanego egzemplarza jest w świetnym stanie i nie nosi śladów rdzy. W nieodrestaurowanym
wnętrzu znajdziemy czarne siedzenia ze wstawkami w pepitkę, choć niestety fotel kierowcy nie jest w najlepszym stanie. Na liście wyposażenia tego egzemplarza znajduje się fabryczna klimatyzacja oraz system stereo. Do napędu służy tu silnik o pojemności 928 cm3 i mocy 130 koni i 140 Nm momentu obrotowego. Przekazuje moc na tylne koła przez pięciobiegową manualną skrzynię biegów. Wyprodukowano jedynie 833 egzemplarze Cosmo serii drugiej. Link do aukcji znajdziecie w opisie. Dzięki za dzisiaj. Obejrzyjcie też wczorajszy top o właścicielach marek motoryzacyjnych i do zobaczenia jutro w kolejnym Na Poboczu. Hej!